Hola compañeros, będę Obramateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Disciples 2 na tym kanale z modem Dzieje Nevendaar w 20 roku na mapie od Pana Pyrka Przymierze Lodomaru. I goddammit, mamy 102 dzień. Trzeba dalej odkrywać. Strasznie rzadko to robię. I wszystko jest wszędzie wyekspione straszliwie. Zwłaszcza na tych jakichś tam miastach. Nie? Czerwone mieczyki, no fajnie jest, nie? Miło i sympatycznie. No. To od tego sobie zaczęliśmy odcineczek. I teraz tak. A, miałem iść na te misie tutaj całe jakieś, nie? Jakieś wilki na deszczu, coś tego. No się tutaj akurat są na śniegu, nie na deszczu, ale też z wodą się kojarzy. Se pogryzły. To są takie szybsze wilki. Śnieżne też były silniejsze w Skyrimie. Te śnieżne wersje zwierzaków. Śnieżny troll, niedźwiedź, wilk. I coś tam jeszcze było. Tygrys też śnieżny był, jakiś taki ten jastrząb, tylko ten szablozębny, jakiś taki jastrzębiec tam nie było. Znaczy były jakieś tam ptaki, które można było w sumie w samotni zestrzelić błyskawicami i jak spadały, to można było pióra sobie wziąć do alchemii. Tam chyba jeden z efektów tych piór to chyba był bonus chyba do enchantowania, nie? Coś takiego mi się wydaje. No chyba też było jakieś leczenie choroby, coś nie pamiętam. Dobra, w każdym razie tobą... Wait. Ty zobaczmy, co zrobisz. No. Tak to się prezentuje, powiadacie. Dobra, to ja bym chciał... Sam nie wiem. Któregoś na pewno sparaliżujemy. Tego sparaliżuję. Chociaż wy macie dużo obrażeń już. Dobra, spróbujmy tego zabić. Po prostu. Bo oni mają naprawdę już niemało obrażeń. Sparaliżujemy tego. Tego skasuję. Tego będziemy tutaj działać teraz. On ma zmniejszoną inicjatywę, więc może uda się go nawet zabić. No, on już jest martwy. Piękny nadmiar. Ty nic nie zrobisz. Ty możesz działać. Przerwanie paraliżu. Okej. Prosta walka, idziemy w miśki. Tu się nic złego nie działo, nie? A już jestem po zdradzie tego Undeada. A właśnie, tutaj miałem coś się działać. Pamiętam. Ty jesteś trochę ranny, kolego, ale to chyba nie jest jakiś tam szczególny problem. Aha. A może być. A, tu jest... na złodzieju się wyleczymy. Dziab. Ciap. Dev. Ciap. Wait. Dev. Lecz. Zabij. Dobra. Teraz klepiemy ciebie. Miałem smoka przestawić gdzie indziej, nie? Bo zawsze bot lubi mieć silniejszą jednostkę tam u góry. Ale ucieka. Może podciągną obrażenia, akurat go zabiją. No, 44 zadasz, smakał? No nie, to trzeba tego dokończyć. Tutaj trzeba rzucić sztyletem. Ten niech się odwróci, dobra. No i tę rózgowiczkę też by się przydało śmignąć, więc jestem zmuszony na jakiś tutaj pośpiech. Trochę nie chcę, bo mało many, ale nie chcę też, żeby ona mi tu rózgę niszczyła. Tutaj skasujmy od razu. Cyk. Dobra. I tutaj rózga. No i demon jest w ryzach, nie? Nekromanta jest, tutaj już w pogotowiu jakby co lisz. Nie będzie tak. On też niech tutaj sobie stoi. Jakby miał wyjść tym szybkim bohaterem, co ma tam 35 ruchu i lata, no to musimy mieć tam kogoś rozstawionego dalej. W razie czego, a ty, kolego, nie wiem, czy ty się przydasz do czegokolwiek. No trzeba by się jakoś dostać tu. Nie wiem jeszcze jak się tam dostać, ale no będzie trzeba jakoś się dostać. A weź tam odsuń trochę terenu. Może akurat coś się odsłoni, czego nie widzę. A się może przyda, żebym widział. No, znowu coś wylazło. To liszaj go tam, będzie mógł stuknąć, nie? Właśnie larwy sobie wykorzystamy. Co prawda nie będą mogły ewoluować w nic, ale... ale możemy się larwami zabawić. Mamy tam w ogóle lisza, nie? No to lisz to jest... dużo silniejsza forma nekromanty, tak naprawdę. A jakie słodkie te larwiątka były w tej pierwszej formie. Takie robaczki, nie za duże. Pewnie będą miały kiedyś troszeczkę poprawiane jeszcze model i cienie pewnie jakieś dojdą. Chociaż model to tam może nawet nie będzie musiał być poprawiany, bo wygląda całkiem. Ale pewnie jeszcze coś pewnie kiedyś w przyszłości będzie tam robione. No weź tam napluj. Napluj też tu. Taką żółtą mazią. No i wszystko tam mnie dziabnęło. A na razie sobie ten lisz radzi dużo gorzej z tymi robakami. Może być. Dobra, wchodzimy w miśki. Ale chwila, moment. A dobra, dobrze, że mnie to przerwało, bo ja nie mogę bohaterem być u góry, jak są u góry dwa misie. No przecież ja no przecież w sumie wytrzymałbym. Byłoby dobrze. Wait. Ty tam krzycz od razu, to tam... okej. Chyba wiemy, kogo będziemy chcieli paraliżować. Tego klepiemy mimo wszystko. Tu klepiemy. O, to ochrona ma na lód w ogóle. Dobra, klep tego. I ty z tej truty bijesz aktualnie? 40, to on to przeżyje jeszcze. Ale inicjatywę miał zmniejszaną, nie? Więc bohater będzie szybszy. Dobra, olać go. Bohater dobije. Na pewno trafi. No to już krzyczeć nie musisz, klaska. Bohater tu musi pozamiatać. No i pozamiatał. Ej, te eventy tutaj to sobie w dupę wsadźcie. Z tym lodem. Nie umarli nadchodzą wypuścić niedźwiedzie bojowe. Jaki słodziak? O cholera. O, pies trącał. Gdzie? Co? Psik. Fuj, niedobry niedźwiedź. Kurde. No wait, no, chwila. No, ochrona na lód i odporność na odmrożenie w ogóle. Ta paraliżująca jest bezużyteczna na te niedźwiedzie. Ła! Czekaj. Krzycz! Dobrze! Wal. No słabo. Dobra, mimo wszystko bym tutaj ściągnął ochronę z loda i bym na tym się fokusował. Trzeba tego zbić jak najszybciej. No bij. Bij tego. Bij tego. Dobra, tego dziabnę. Teraz. Bij. Dobrze. Możesz znowu krzyczeć. Tu jeszcze po jednym ciosie musimy rozdać. Ten się już przewróci. I ten też się już przewróci. Ten dziabnie bohatera, ale dostanie teraz paraliż na pyski. To była jego ostatnia akcja. Na odmrożenie odporny, ale to nic. Dobra, jest ok. Ja jeszcze mogę się w sumie wyleczyć na nim. Trucizna dalej trwa, więc... cyk, zrobimy... szósty poziom, dobrze. Ładny heal, ten się wytruł, ok. Na 7. poziomie obrażenia rosną 20%. Pytanie, czy on już teraz ma zwiększonego heala o 50%, czy to było jakoś później? Sobie przypomnimy niedługo. Dygaj tam. Ty to tam stój gdzieś na uboczu. Trzeba szkieleta kolejnego wezwać, nie? Tam gdzieś. Jakiś rok by się przydał, nie? On lata. Nie to. Ale roka nie mamy i raczej mieć nie będziemy. No tak nie widzi mi się na tej wodzie to przywoływać, ale może akurat tutaj zaraz ląd jakiś będzie i zejdę z tej... O, no. No, sprawdźmy ruinę przy okazji. No też jakieś podekspione tej skubańce. Jakie krytyki. 75% szans na to, że ten krytyk wejdzie. Ale jak wejdzie, to ino raz. O, to są potężne krakersy wysokopoziomowe. No z nimi to już nie będzie tak kolorowo, żeby sobie tankować na wszystkich trzech. Znaczy, no tak, pewnie tak czy siak zrobię, nie? Ale to już nie będzie takie lekkie. No te kryty będą bolały. Bo te kryty to chyba mimo wszystko wejdą takie, jakie tam są napisane, nie? To, że to się dzieli na trzech, to te kryty to się nie podzielą raczej. To będą pełne kryty. Chyba. Dlatego wysokopoziomowy kraken jest groźny. No, jakiś event chciał się wygenerować, ale nie pykło. Tutaj cały czas te zamiecie próbują działać. A to raczej luz. Ile jety miało inicjatywy? 40. No to niewystarczająco. Dobra, co ja bym chciał tutaj w pierwszej kolejności klepać? To zginie pewnie od tej, dwójki. Chociaż nie, no wy nie macie wystarczających obrażeń, ale bohater tam pewnie doklepie, więc zrobimy sobie ochrona na lód, tego mogę sparaliżować. Dobra, klepiemy tutaj. Możesz krzyknąć, tak? Wal tego. Wal tego. No prawie się przewróciło. Okej. Działaj tam. Krzyknij. Wal tego. A i mu inicjatywa rośnie, jak mu ten HP się zbija. I obrażenia zresztą też. A, szkoda, że ten przeżył. No nie uda mi się go sparaliżować. Dobra, klep tam. Dobra, kolejne poziomki. Git. Może być. Dobra. No, wchodzimy dalej. Wilczki. Wstrzymaj się jeszcze. W pierwszej kolejności bym chciał uderzyć bohaterem, chociaż on się tam nie wyleczy na fulla, przecież z tych ciosów tutaj nie ma szans. Ale taką miałem na... dobra, nie wiem na co ja liczyłem, nie pytajcie, nieważne. Czy masz coś na lód? Nie masz nic na lód. No to paraliż. A, klep tego. Dobrze. No i klep. Lecz tam wszystkich, ładnie. Def. A, możesz uderzyć. O, ładnie pociągnął. Dobra. Tu jakieś wilki, lodowy wilczur, tam ruina na końcu. Dobrze? Podejdź nasz tam. Kolejny szkielet musi zostać przywołany w celu odsłaniania dalszych terenów. Ile wody? Ja pitole. A, dobrze, chyba że w te krzykacze poszedłem. No będziemy temu wszystkiemu po prostu, wiadomo, inicjatywę zmniejszać o 33%. Krzykarz będzie wtedy pierwszy, krzyknie się na to. I gitara, nie? Będzie dobrze. Dobra, lecimy dalej. Proszę tu na mnie nie dmuchać, nie chuchać. Tego jak najszybciej tam dziabnąć. To jest pewnie odporne na lód, co? Chronem, a dobra, nie tak źle. Wal od razu, wylecz się ile tam się da. Klepiemy tego po środku. Krzyknę w sumie chyba w ciebie, mimo iż tutaj tego nie zmniejszę, ale chociaż tę 20 zmniejszę, bo to jednak na 6-11 się roztegesuje. Już wolę mieć tego osłabionego. Okej. Okay. Tutaj weź sparaliżuj. Może być. Klep. Krzycz. Wal. Ty weź to skasuj. Ty tutaj. No nie, on już atakował chyba, tak? Nie? Nie wiem. No nieważne. Ten przy każdym razie miał paraliż, więc luz. Dobra, to porobione. Idziemy dalej. Czego? Dobrze? No, przepraszam. Dobra, tu przejścia nie ma. Stąd rozumiem też żadnego przejścia nie ma. No tak, no to jest tylko jakieś takie wąskie wejście, ruina po drodze, tu jakaś kolejna, no może jakaś fajna nagroda tu będzie. A właśnie, miałem ten. Z ciekawości miałem tobą iść tą drogą, żebyś mi pokazał jakieś kryjówki, jakieś coś, skarby. Ej, halo. Może są jakieś eventy, a może tutaj pod jamą jakiś skarb jest ukryty, jakbym tam tym krasnudem się tutaj zbliżył, to może coś. Trzeba kombinować, bo takie eventy to Pyrek lubi takie rzeczy robić. Że są jakieś takie poukrywane pierdoły, nie? Wyszedł imperialny bohater. No, dawno tego nie grali. Czego? Jest czarodziejka. To jest już chyba ostatnia dobra jedenastka. No, czarodziejka jak już pokonamy, to już będzie luz. Mamy doktora czarownika, ale czarodziejka ma 90 zdrowia, doktor bije 30, więc sobie przywalimy. Może być to za 50 i jeszcze 15 jakąś, nie? To wtedy już tam się... Zresztą nie, bo bohatera nie chce zabijać. To nie, no to niech będzie tylko ta 50. Nie będzie uciekał przez to, że mi ruch został. Dobra, wal tu. A się tfu, właśnie... Nie, właśnie... Co? Co się dzieje? A nie, ten się broni do tego, że to jest wilkołak. Okej. Luz. No nie będę liczył na to, że on będzie przed nimi. Bo mógłbym tu ją zranić i on by dobił. Ale jak się okaże, że oni będą przed nim, no to będzie masakra. Więc chociaż tego bohatera skasujmy. Żeby już go nie było. I tak czy siak jej cios nie jest w stanie mnie nic zabić, chyba że tutaj 35, tu 15 zada, bo może tak teoretycznie podciągnąć, jest na to szansa, by mi zabiła doktora. Ale nawet jeżeli, no to... Znaczy się nie, jeżeli faktycznie zabije, to lipa, ale nie sądzę, żeby miała zabić, nie? No po prostu nie sądzę. Dobra, ty jesteś przed nią. No wal. Nie! I cały misterny plan Dobra, wy jesteście szybsi od niej, więc ty skasuj tego. Nie! Wilkołak. Jejku. Nie stresujcie mnie tak, ja pierdzielę. Po co takie stresy? Po co to komu w ogóle? Idź tam. Odkryjesz jakieś skarby na pewno. No to trzeba sprawdzić jakimś tutaj szkieletorem. A, no całkiem spoczko walka. Pancerni są. Olbrzym tylko skalny. No jest pustelnik. O, będzie trzeba krzyknąć w tylną linię. O, roztrzaskanie jeszcze jakieś. No się no mam jednostki, którym roztrzaskać pancerza się nie da. I że tyle dobrego. No fokus na tego raczej. W razie czego sobie golni trochę. Dobra. Golni sobie znowu w razie czego. Nie podoba mi się to. Dobra, wbijamy się. Save. A ten też inicjatywę będzie zmniejszał w ogóle, właśnie. To może być mały problem. Trzeba na pewno tam krzyknąć, żeby oni też mieli zmniejszoną inicjatywę, żeby zmniejszono inicjatywę u mnie aż tak bardzo nie bolała. Odchorony na lód ma, ten nie ma, jego mogę paraliżować. To z przodu wszystko mogę paraliżować. No to tego trzeba bić. Z kim będzie chyba najgorzej. Okej. Krzyczymy tam. Chyba nie będę czekał, od razu będę klepał. Żeby miał full HP. Klepiemy tego po środku. To mi w sumie nie przeszkadza, jak mu się to ma odpalić. No, nieważne. Że inicjatywy tutaj wpadło, ale on też ma zmniejszoną, więc będzie dobrze. Tutaj paraliż. No klep tutaj. Bohater się z tego wyliże raczej. Jeszcze jak będzie jakby trafiał. Zdefuj się. No, wszyscy obniżona inicjatywa. Bohater ledwo żyje. Bram. No, manipulowanie inicjatywą w trakcie walki to niezłe rzeczy tam odwala, nie? Się dziwne rzeczy dzieją. Jakby był gdzieś jakiś pasek inicjatywy. To może byłoby to bardziej przejrzyste. No gdzie jeszcze zamyć we mnie? Klejnot góry jest w naszym posiadaniu. Jeśli uda nam się zdobyć jeszcze ochronny naszyjnik należący do szlachetnych elfów, moja moc będzie niebotycznie wielka. Zamortis, zniszczymy elfy i dostaniemy się na górę chwały. I umarli. Jak udało wam się tu dotrzeć? Przeklęte kreatury. Co? Skoro się tutaj dostali, to musieli... Nasza nadzieja! Nasz Megur! Coście wy z nim zrobili? Twój mentor był przepotężnym magiem, ale skoro on nie dał rady, to my też zginiemy. O nie! Do ostatniej kropli krwi będę bronił tego miejsca. Ty? Do ostatniej kropli krwi? Przysięgłem to lata temu i przysięga to dla mnie świętość. Moi bracia mi pomogą. Nie, nie teraz. Zostaw mnie. Nie jestem gotowy. Co tu się odwala? Okej. Oni znikną w kolejnej turze? Nie wiem, ale jestem zmuszony chyba wykastować zaklęcie za manę życia. Bo jest cienko z tymi HP-kami tutaj. Ty się w razie czego trochę bardziej podlecz. No i teoretycznie mi to wystarczy. No zobaczymy, co oni będą robić. Zrobią coś? A to są imperialne? Ha, frajer! Co ty, ziemia? Ochronę mam przed ziemią. Ha, okej. To easy. Na wyssanie jest odporny, no to... Trzeba się leczyć inaczej. Ale na paraliż i na obniżenie obrażeń nie jest coś odporny. No i... Wstrzymajmy się. Trzeba by jeszcze raz uleczyć. A już mam. Na 7. poziomie leczenie rośnie o 50%. Już mu się to odpaliło. No wcześniej miał po prostu plus 35 punktów, teraz ma 50%. I teraz jak będzie levelował, to bonus z tej umiejętności będzie też cały czas się wzmacniał. Dobra, zabijmy to już. Dobra, jest poziomka tutaj. Tu by się kolejna przydała. No ja go bym chciał jak najszybciej mieć tak naprawdę na 10. Żeby te obrażenia od trucizny, co właśnie tak podrosły ładnie, plus 5 cały czas. A, jeszcze zamęć w międzyczasie będzie się tu generowała. Z tych eventów, super. Super ekstra. Właśnie, musi tam jakiś rozprysk mu się tam gdzieś odpala później, no właśnie. Takie coś miał kolega. Pancerza też dostaje. Znowu zamieć, no patrzcie na te eventy. Ten tu ma problemy. Dobrze, mam ochronę na tę ziemię u bohatera, to jest przydatne. Przecież tak bym go teraz wyleczył i tak, więc bez większego znaczenia. Podleczmy bohatera na fulla. Ciekawie zrobione, nie? Przez to, że cały czas ta zamieć jeszcze wchodzi. Choć już szpiega, którego umieściłeś. No, a to już nie ma znaczenia. Już wiem, że będzie wychodził z samymi najsłabszymi. O! Chwilę, on coś gadał, że jeżeli kogoś tam pokonaliśmy, to że oni też nie dadzą rady. A to nie zbadane jeszcze, halo. Ja to ominąłem. Myślałem, że ja to rozwaliłem. No tutaj może być problem. Zobaczmy, czy jestem w stanie to porobić. Szkielet. Tam jest ten syn Jumira, jak ma mniej niż 50 inicjatywy, to mu się zasięg ataku zmieni na taki z przebiciem, nie? Trzeba uważać. Będę się musiał 2 razy zastanowić, czy będę chciał tej armii inicjatywę obniżać. Bo tutaj będzie wtedy Poniżej 50 inicjatywy zasięg ataku zmienia się na sąsiednie z przebiciem 50%, czyli połowę tego, czyli 120 wejdzie w tylną linię i jeszcze ta tylna jednostka też dostanie odmrożenia za 120. Nie? To by można zrobić, można by spróbować sprowokować jego atak w jednostkę, na przykład w bohatera, i za bohaterem by się dało wtedy tą lodową pannę. Ona tam ma jakąś ochronę czy odporność na takie pierdoły, więc... Tylko ja nie chcę być tak naprawdę w ogóle trafionym przez niego, bo on odporny na lód jest, nie będzie się dało go sparaliżować. On ma za dużo obrażenia, za dużą dotę nakłada. Wydaje mi się, że będzie trzeba się do tego wrócić później. To nie jest walka na teraz. Strasznie silna rzecz się tu pojawiła. Nawet jakbym tutaj pozmniejszał obrażenia, te odmrożenia są jakoś... są jakąś... tragedią. Zresztą to karygodne przecież. 120 od odmrożenia. Za dużo. Jakbym miał maksymalny pancerz 95, to i tak te 120 we mnie wejdzie i tak, nie? A ja bohaterem nie mam dużo zdrowia. Ochrona tylko przed ziemią. Nie, no to nie jest walka na teraz, panie. Co ja tutaj będę robił? Się będę bawił. Mniejsze szanse trafienia. Klon Fanygraela. Też mniejsze szanse trafienia. Nie wiem, no w zmniejszenie szans trafienia to ja nie lubię iść za bardzo, bo to nigdy... Znaczy może nie tyle nigdy, co... No rzadko kiedy to się przydaje. Jeżeli chcemy się bawić w zmniejszenie szans trafienia, to musimy mieć swoje klątwy, jeżeli gramy undeadami, i jeszcze do tego jakieś klątwy Legionów Potępionych, które też zmniejszają szanse trafienia. Jak to się skombi, a jak jeszcze w ogóle są klątwy jeszcze u elfów, nie? Jak się skombi właśnie te klątwy dwóch lub trzech różnych ras, no to wtedy faktycznie to jest super. Wtedy faktycznie nawet na bardzo trudnym te boty nie trafiają. Ale jeżeli my mamy dać tylko te 10% plus te 20% zmniejszenia, no to za mało to jest. To jest za małe zmniejszenie szans trafienia. Trzeba więcej tego nawrzucać, żeby to miało sens. Wtedy liczymy na szczęście tak naprawdę, jak wrzucimy naprawdę masę tych klątw, no to wtedy naprawdę mam wrażenie, że częściej nie trafiają niż trafiają. I słusznie, bo tam mają tych szans trafienia tam wtedy, nie wiem, z 40% może, jak się tak wszystko nawrzuca, nastakuje. Te debuffy. Dobra, weźmy na razie to tak na przyszłość. Ale ja tego nie będę robił raczej. No chyba, że jakoś... Znaczy tak, oni mają ochrony na lód. Bohater, no mógłbym się ewentualnie pogodzić, a to jest tylko ochrona też. Mógłbym się ewentualnie pogodzić ze stratą bohatera, no bo nie sądzę, żeby on miał to przeżyć. Tak by się zrobiło, jeżeli syn by chciał z przebiciem uderzyć, bo zastanawiam się, czy nie zmniejszyć im tej inicjatywy jednak. Jeżeli syn miałby mnie walnąć, no to tutaj i tutaj. On i tak bije lodem, nie? Więc ta z tyłu ona nawet obrażeń nie otrzyma. Będzie po prostu ochrona i tyle. Nie no, za dużo tych obrażeń. Nawet oni we dwójkę robią robotę. On ma 90 obrażeń, nie? Jest ta ikonka miksturki. Tutaj znaczy, że ma ochronę przed śmiercią. To jest w ogóle tam jakiś niezamierzony błąd. Istoty, które mają ochronę przed śmiercią, mają tę ikonkę, nie? Tak jakby jakąś potkę wypił. Daruję sobie. Wróćmy się na tę ruinę. Goddammit, Cyrulik. Nie umieraj. A, chwila, ty krasnoludku. Ono tam. Odkryj jakieś skarby dla mnie. Na pewno jakiś event będzie z tobą tam. Ja w to wierzę. A tu zaraz coś wyciągnę. Sekretosy jakieś. O, panie, liście musi dopaść. Gdzie pan śmigasz? Panie kochany. Tu masz kolegę. Ej, te larwy ranne ciągle. Bijemy to. Bijemy tam. Bijemy tu. Okej. Ale już się nie pierdoli, widzę, w tańcu. Jeszcze dodatkowe weszły, hej, halo. Umiejętność mu się odpaliła. Ej, ale niesłusznie. Ma 71 HP, poniżej 70 miał być, powinien mieć 69. Będzie trzeba zgłosić, że mu się troszeczkę za wcześnie odpala ta umiejka. Dobrze, ta umiejka mnie uratowała przynajmniej. Spoko. Może ja tam nie będę narzekał. Może być. Dobra, podejdę tutaj. Dobra, nie ma żadnego eventu. Sprawdźmy, co tam jest. Może się okazuje, że sami melesi i nie będę musiał leczyć tego Cyrulika. On tam się sam może wyleczy, po prostu atakując. Fuj. Fuj. Niedobre. Nie trzeba tam krzyknąć, to zada 25, no to zada jeszcze te 30, to będzie tam 45. No ten w tą lodową walnie, jeżeli Cyrulik będzie miał więcej niż 70 HP. Czcigodny u góry to bohatera mogę dać do góry. No i dziabnę tego. Bohater tam, niech czcigodny go walnie. Tutaj 50, żeby ten strzelający w niego nie walił, tylko w nią. No i chyba luz będzie, nie? Raczej. Jak się na nich krzyknie, to nie powinno być problemu. Rozdzielą się obrażenia ładnie. Zaczniemy od ciebie. Wal. Ty też. Krzycz. O, jeszcze w ogóle przed strzem kusznika. Fajnie. Nie zależało mi jakoś szczególnie na tym, ale może być. Tu możesz dać wait, bo overheala zrobisz. Okej. Okej. Luz. Może być. Tu paraliż. Tutaj się lecz. Jakbyś jeszcze trafiał lepiej. A w razie czego go tam dziabni drugi raz, żeby już o nim nie myśleć. Tego się teraz tutaj załatwi. Defuj się. No, odwaliło się tutaj. Przerwało mu paraliż. Niepotrzebnie. No tego paraliżuj, no. Dobra. 200 złota, eliksir nietykalności, takie rzeczy. Dobra, zawijamy się stąd, idziemy na smoka. Ty tam idziesz. opowiesz mi o jakichś skarbach, które tam są poukrywane. Chyba że to był tylko taki pic na wodę i tylko ten jeden skarb na starcie mapy tak naprawdę, jak go dostaliśmy. Nic więcej nie będzie. Nie wiem. A było mówione, gdzie on tam może mi coś odnaleźć? Nie tu. Tutaj. Już tutaj tur nie widać. Telegram. Ojejku. Ojejku, 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 ja pierdzie, o ja, da się szybciej to jakoś. Coś tutaj? Wcześniej. W której turze go dostałem? Co, w pierwszej? Nie, gdzie on jest? O! Zrobię wszystko, tylko nie zabijajcie mnie. Mogę wam pomóc w czym zechcecie. Znam kilka tajnych skrytek. Nieopodal jest jedna z nich. Nieopodal jest jedna z nich. A te skrytki przy okazji nam pokażesz. No i tyle. No skrytki niby przy okazji nam pokażesz, czyli jak będziemy się niby do północnej warowni, czy tam, czy gdzie my tam idziemy, nie wiem, gdzieś się udajemy. I tam przy okazji miał mi coś niby gdzieś pokazać, weźmy tutaj, odsłonimy więcej. Gdzieś tak może. Ja pitole. Zdecydowanie za późno zacząłem odkrywać mapę. Tam jest jakiś ten, starszy, który się leveluje ciągle. Widać jego girę, ale jest cały czas na mgle wojny tak naprawdę i się leveluje. A fajnie, z czym ja tu będę się musiał bić w ogóle? 453... Mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś sposoby na wysoki pancerz, bo to nawet jak się to... No zmniejszy się obrażenia o 50%, no to jest dobre. To, takie coś będziemy mieli. Ale to i tak. Lipnie to się prezentuje. Oczywiście. Idź tam. Ja jestem, czy też będzie wpadał w te... A właśnie, chwila. Muszę zrobić tak, żebyś ty stał na nieumarłych terenach, żebyś się szybciej regenerował, bo to... No, te plus 10% dzięki temu, że stoimy na undeadowym terenie, nie? To musi być, bo to... No jest źle, jak on się ma po 5% leczyć tylko. Będzie na moim terenie? Mam nadzieję, bo tam tak trochę zaniknęło tego terenu. No nie wiem, czy się wyleczył tyle, ile trzeba. Może tutaj ustań bardziej, o. No tutaj jakby ten jedno pole dokładnie od kopalni to zawsze będzie moim terenem, bo to nie może być nie moje, jeżeli jest rózga przy kopalni, nie? Ale te dwa tutaj punkciki, to one akurat mogły się odmienić na ten teren demonów i nie jestem pewien w końcu, czy ostatecznie się wyleczyłem, czy nie. Biały smok, ale ma niebieski mieczyk, ale ja na niego krzyknę, a dalej będzie dobrze. Nie? Luz. Co ty masz za umiejkę? Szansę trafienia, później... Nic takiego. 40 inicjatywy, tak? No to będziesz miał 20. Jakaś poziomka tu będzie? Będzie. Tutaj niekoniecznie. Znowu się to zadziało z tą inicjatywą. Weź się zmień. Ta zdobędzie poziom, ale ta nie, więc ją wylecz. Odporność na podmuch, ta? Na powietrze. Okej, poziom na bohaterze, 8. No tak, na 6 braliśmy dowodzenie, na 7 mistrz oręża, na 8 dopiero będę mógł sobie wziąć jakieś korzystanie, nie wiem, z hełmów właśnie na przykład. O ile nie będzie coś innego, bardziej interesującego. 50 obrażeń od trucizny, no to już jest ładnie. Dobra, lecimy w to. Jak to przeczyszczę, no to byśmy poszli na te jaszczurki. Tu jeszcze będzie trzeba, to będzie trzeba jeszcze zrobić. Nadal się tego obawiam, tak szczerze, bo imperialny zabójca tam przywali niemało. I tak się składa, że może ją otruć też. No ale jakoś sobie poradzimy. No dawaj. To. No, te zamiecie tutaj małe szanse na to, że się wygenerują, co? Dobra, weźmy w razie czego jeszcze. Szkielet może od tej strony jakoś tutaj będę odsłaniał. No, za dużo nie odsłoniło. Jakaś iluzja by się przydała. 3 tury się utrzymuje wtedy. No właśnie. No co to na pewno nie. U niego to by się nawet przydało, ale darujemy sobie. No to by się przydało, bo on tam stoi z przodu, jakieś doty, ale to chyba zdążę jeszcze takie rzeczy wziąć. Te kryształy, zwierciadła, to też mogłoby się przydać, bo jakiś tam hełm mamy. Mamy to złote jabłko, nie, czy tam boskie jabłko, czy co to tam jest. No, tam też HP zwiększało chyba o 25%, nie? Ej, to byłoby w sumie nawet lepsze od wytrzymałości w tym momencie, tamto jabłko w łapie. To tam lipa. O. Znaczy wampiryzm by mi się zwiększył o 5%, ale 5% HP stracę, to sobie daruję. 30% więcej ruchu. Jeszcze lepsze zaawansowane marszrutowanie takie, nie? Eksperckie marszrutowanie. No weźmy z hełmów. Chociaż może to lepiej. Szkoda, że nie mogę wejść teraz w ekwipunek bohatera, sobie przypomnieć dokładnie, co ja tam mam. Dobra, tak czy siak te hełmy będę chciał nosić, więc wezmę hełmy. 10% pancerza i ochrona przed umysłem. Może akurat się to przyda, ta ochrona przed umysłem. No i mam 55 pancerza już stojąc na przedzie. To jest relikt. A 15% HP, nie 25. Dobra, to nerfione to było. No to dobra, to jest ok. Jeszcze mamy takie coś, pancerz i więcej HP, 5%. Na przykład zamiast ochrony przed umysłem mógłbym te 5% HP sobie dodać. Co w zasadzie na tym etapie może nawet będzie lepsze, bo dopóki nie będę walczył z czymś, co bije na pewno umysłem, no to tam mi się nie przyda. Ale właśnie te kryształy dusz, bo to są właśnie te takie kule, to bym miał też obrażenia, szanse trafienia jakieś, jakbym to wziął w łapę, jakąś polimorfię mógłbym wziąć w łapę. Punktowe plus 40 HP, tak po prostu. To w jego przypadku to byłoby dużo. I mógłbym właśnie to założyć wtedy razem z tym na przykład. To też by nie było złe. Jakiś heal prorokini włapie też na całą armię, tylko że to jest już bez efektu leczenia, nie? Te trucizny i tak dalej, co prorokini ściąga, to tym się tego nie ściąga. To po prostu uzdrowi. Dobra, w każdym razie idziemy dalej. Klepiemy się z wami. Co wy tu macie za obrażenia? No macie jakieś tam obrażenia, ale no to co to za obrażenia? Klep od razu. Może jakiś nadmiernie wszedł. O, cholera! Ej, niedobrze, że taki fokus poszedł. Bohater stał się zbyt tankowy. Ten wolał uderzyć bohatera zamiast tam. Tutaj ochrona to luz, tutaj przeżył to luz. Tu paraliż. Nie mogłem go w sumie wyleczyć, ale trzeba to klepać. Tu w razie czego krzyknij. O, dobra. Po robocie. Zmień się. Wylecz kolegę. Jeszcze raz byśmy tak wyleczyli, co? A, zginął, no dobra. A, tak też może być. Dobra, dobra. To jest chyba puste, ja tam wszystko wykupiłem. Mogę sprawdzić dla pewności. Tak, zamknięte. Dobra. Smoka lecimy. Myślałem, że można ten skarb wziąć, ale... No złodziejem by się dało. Złodziejem by się dało. Dobra, wchodzimy w to od razu. Haha, pudło, frajer. Tu klepiemy. Tu klepiemy. Ten się musi bronić, nie ma wyboru. Tam klepiemy. No, wait. Teraz klep. Klep. Zabij. Jego też będą traktowali tym. Ale tutaj chyba nic mi nie odkryje. On może w ogóle obok niego przejść na luzie. Pytanie, czy on nie ma jakiejś straży, czy by mnie nie zaatakował, jakbym tak z nim sąsiadował sobie. Może tak być. Najwyżej będziemy wczytywać. Odcinek trzeba kończyć. Halo, halo. Drodzy Państwo. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków serii oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem SkowronV Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.